Na dokładne dane przyjdzie jeszcze poczekać, jednak jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie wyniosła do 11,4% i była o 1,8 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Wskaźnik bezrobocia w końcu listopada 2014 roku obniżył się we wszystkich województwach. Na koniec grudnia w rejestrach naszych figurowało 7560 bezrobotnych, w tym 3701 kobiet. I jest to o 1689 osób mniej niż na koniec grudnia 2013 roku, a więc o 18,3%. W stosunku do listopada tych bezrobotnych przybyło o 356. Choć w grudniu zanotowano więcej osób bezrobotnych niż w listopadzie, to i tak końcówka 2014 roku była lepsza niż w latach ubiegłych. I stopa bezrobocia na koniec listopada, bo ona jest podawana z przesunięciem czasowym o jeden miesiąc, 2014 roku wynosiła 18,4% w porównaniu do 21,8% w listopadzie 2013 roku. Zarówno w powiecie ostrowieckim, jak i w całym kraju pod względem bezrobocia najgorzej zapowiada się jednak początek roku. Styczeń to miesiąc, w którym bezrobotnych w znacznym stopniu przybywa. W ciągu trzech dni roboczych tego roku zarejestrowaliśmy ponad 260 bezrobotnych, tylko w dniu wczorajszym prawie 100. Przyczyną wzrostu bezrobocia w miesiącu styczniu jest przede wszystkim pogoda. Zimowa aura uniemożliwia wykonywanie niektórych prac. Większość umów są tu umowy na czas określony, znaczna część tych umów jest zawierana do końca grudnia, stąd taka, a nie inna sytuacja w miesiącu stycznia. Jak podkreśla dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim Jerzy Stupnicki, oferty pracy nawet w tym trudnym okresie, jakim jest początek roku, są. Problem w tym, że na oferowane miejsca pracy brak odpowiednio wykwalifikowanych osób. Są to typowo oferty w zawodach tak zwanych, jak my to określamy, twardych, a więc takich, gdzie są wymagane określone zdolności manualne. W dalszym ciągu odbija nam się, mówiąc nieelegancko, czkawką reforma systemu oświaty, która wygasiła zdecydowaną większość szkół zawodowych, bo takowych pracowników przede wszystkim potrzebują pracodawcy. Jak uważają ekonomiści, większego ożywienia na krajowym rynku pracy możemy spodziewać się już od lutego 2015 roku. Czy te prognozy się sprawdzą, czy to tylko wróżenie z fusów, przekonamy się wkrótce.